Zespoły artystyczne i twórcy w wieku 50+ zaprezentowali się podczas przeglądu twórczości artystycznej seniorów. Impreza wrosła już w kalendarz wydarzeń w Chrzanowie. W tym roku była jedną z atrakcji Święta Miasta. W sali Sokół zebrali się artyści i publiczność, która podziwiała występy poetów, chórów czy zespołów ludowych. Przed jury i publicznością zaprezentowało się ponad 20 wykonawców, zespołów i indywidualnych twórców. Oceniani byli w dwóch kategoriach – słowa oraz muzyki. Słowo jest szeroko rozumiane, bo to jest i twórczość własna, poezja i fraszki i też recytatyw. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, to są i chóry, i zespoły obrzędowe, i pieśni biesiadne do wyboru, do koloru. Ideą tego przeglądu jest umożliwienie seniorom zaprezentowania ich twórczości, która dla wielu jest pasją i hobby zarazem. Jak mówią, choć ćwiczą, bo po prostu to lubią, to chcieliby czasem pokazać swoje umiejętności szerszej publiczności, a takie imprezy to umożliwiają. Jest to bardzo ważne, my się bardzo cieszymy, bo chcemy, jak ćwiczymy cały rok, to chcemy się pokazać, chcemy coś zobaczyć i chcemy, żeby nas zobaczyli, no bo ćwiczymy raz w tygodniu, zawsze spotykamy się. No to chcemy się gdzieś pokazać. Podczas przeglądu pokazano bardzo różne formy artystycznej ekspresji. Od pieśni churalnych, śpiewanych na kilka głosów, po rubaszne fraszki czy kabaretowe niemal prezentacje. Nie zabrakło także motywów ludowych, a to istotne, bo pozwala przekazywać kolejnym pokoleniom tradycje. Muzyka ludowa wśród młodych nie jest popularna. Wręcz odwrotnie, zapomina się o nich. W związku z tym my staramy się i młodym słuchaczom, i starszym przypomnieć nie tylko pieśni ludowe tutaj z naszych okolic, ale w ogóle pieśni ludowe z innych regionów naszego kraju, ponieważ są bardzo piękne. Uważam, że to jest skarbnica, do której każdy chór powinien sięgać. Właśnie po repertuar. Jury nie miało łatwego zadania przy wyborze laureatów tego przeglądu. Pod uwagę brano kilka kryteriów. Pierwsze kryterium, co nas poruszy, a drugie kryterium to pewnie jakość wykonania. Przegląd trwał do wieczora. W każdej kategorii przyznano po kilka nagród, natomiast Grand Prix otrzymał zespół Senior Singer pod kierownictwem Haliny Pstruchy z Chrzanowskiego UTW. Nagroda specjalna za najliczniejszą reprezentację artystyczną pojechała do Żarek.